Totus Tus jest leszczyńską placówką dla dzieci niepełnosprawnych. Olimpiada sportowa jest formą aktywizacji podopiecznych i integracji z innymi ośrodkami. Tego typu wydarzenie jest możliwe do przeprowadzenia dzięki wsparciu firm i instytucji. Prezydent Leszna ma nad olimpiadą patronat honorowy. W tym roku do organizatorów dołączył też senator Wojciech Ziemniak, który od lat jest inicjatorem Olimpiad bez barier. Jest to czwarta olimpiada, po raz pierwszy jestem w nią zaangażowany. Lepiej późno niż wcale, ale to jest cała przyjemność pomysł do niej, że mogę taką imprezę sportową wspierać, a szczególnie tych, którzy to zorganizowali, czyli panią Agnieszkę Kraśner ze szkoły Totus Tus, która no, z determinacją organizuje taką imprezę nie tylko dla swoich podopiecznych, ale także dla innych ośrodków. Widać, że jest duże zainteresowanie. Dzieci potrzebują takiej integracji sportowej i myślę, że trzeba wspierać takie inicjatywy, jakie tutaj się realizuje. Gośćmi czwartej olimpiady byli paraolimpijczycy Michał Kotkowski, który wniósł ogień olimpijski, i jego trener, multimedalista z Sydney w lekkiej atletyce, Andrzej Wróbel.